Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined Game. Jak zauważyliście... mogę jeszcze pogadać, świetnie. Pod koniec rozmowy, pod koniec pierwszego odcinka, odpaliłem rozmowę między postaciami i został wspomniany Olaf. A co jak co, akurat jeśli chodzi o tego węża, o którym Braum wspomniał, którego Olaf zabił, to jest to wręcz lorowo napisane, że Braum chciał, że Olaf chciał, aby ten chciał zginąć od tego węża, ale nagle wpadł w ten swój znany pod Erką szał. No i jak się już z niego ocknął, no to wąż leżał sobie martwy. Okej, mamy jeszcze rozmowę. Zobaczmy, czy coś powiedzą jeszcze. No dobra, pokaż. W tym momencie będą się pojawiać zasady rozmowy z członkami drużyny. Nowe rozmowy będą się dodawane za każdy odkryty punkt odpoczynku. Aha, i to tyle, okej. Dobra, to jest to. A czy tu będzie to samo? Tak, okej, tylko pewnie zależnie od tego, kogo wybiorę, to po prostu pewnie inna osoba zacznie albo coś. Odpocznijmy jeszcze. Czy się nowa rozmowa odpali? Nie. Okej. No dobra, bez zbędnego przedłużenia, kontynuujmy fabułkę. Teren jest zamknięty! Odsuńcie się od bramy! Jestem kapłanką Krakena. Chodzę gdzie chcę. Nikt mi nie rozkazuje. Mam gdzieś, kim jesteś. Tylko ta brama powstrzymuje stwory z mgły przed wejściem tu. Spadajcie! Może spróbujemy innego podejścia? Nie mamy na to czasu. Otwórzcie bramę, albo zrównam ją z ziemią. Dobra, paniusiu, ale kopse grób. Otwieramy bramę! Odsunąć się! Otworzą i nagle, i wyskoczą upiory mgły. Proszę, bezpośrednie podejście. Nie tego się spodziewałem, ale podziałało. Coś się zbliża! Zbyt oczywiste. O, jakiś nowy jest. Serce to najsilniejszy mięsień. Dobra, czekaj, kto ma tutaj tę bombę? Żeglarka. Atak zaleje szybkości. Dobra. No i pięknie, dwie macki od razu, to mi się podoba. Czekaj, czy ja mam może postacie ściszone? Audio. Czekaj, muzykę trochę przyciszę. No nie, no wszystko jest na full, tylko muzykę musiałem trochę ściszyć. Dobra. Again. Dobra. Jeszcze raz. Dwa wstrząsy. Jak się znalazł. Okej, okay. Heroiczny skok w takim razie. Ale aż kości. Już cel. A ile oj, niech użyje leczniczej mgły. Szukam porady. Dobra, to ją powinno załatwić. No, oczywiście powinna, nie znaczy, że
załatwi, ale macki widzę zrobiły resztę. Spoko. Pewnie akurat chyba striggerowały... Czy to ten wąs? Nie wiem. Chyba akurat striggerowały wstrząs. Widmokrąg poświęci przeklina swojego zabójcy, zadając mu rozległe obrażenia w trzech turach. I to jest od tego, tak? Władca cieni, wieśniak, tak, to jest od tego. Pozostało czas jeden. Co, że jedną turę tylko to jeszcze działa, czy co? Tak to rozumiem, ale jeśli to działa tylko jedną turę, no to nie mam się czym martwić tak naprawdę. Cyk, filmaty. Okej, więcej przyładowania. Można cię zniszczyć. O! Co to dało? A, takiś cwany. O, a nie, czekaj. Nieuchronnych przy każdym otrzymaniu leczenia. Okej. Okay. Ale kurde, muszę go teraz podleczyć, no. Postaraj się! Nie no, normalnie, tylko Brauma. Nawet Braum czasami wymaga pomocy. Silniejszą wersję. Teraz Aleja, heroiczny. Przepadnij, mocy. Cieniu! Yasuo! Tutaj? O, co proszę! Za szybkość! Nie sądziłem, że tak szybko spotkamy Yasuo. Super umiejętności! Są teraz dostępne dla twojej drużyny. Te umiejętności są niesamowicie potężne i mogą zmienić przebieg walki. Użycie z umiejętności natychmiastowych oraz umiejętności w Alei w trakcie potyczki ładuje wskaźnik super umiejętności. Jest to wspólna pula, którą każdy członek twojej drużyny może wykorzystać, aby użyć swojej super umiejętności. Wskaźnik super umiejętności zeruje się po każdym starciu. Pamiętaj, by używać super umiejętności z głową. Okej. Okay. Wykorzystuję do 60 punktów przeładowania, zadając tyle i dodatkowo tyle za każde 10 punktów. Okej. Okay. Szczerze, poczekałbym i zobaczmy... A nie, teraz nie mogę. Ale poczekałbym i zobaczył, co inni też mają. Nie chcę sprawdzać tego. Co my tu mamy w Alei? Zamaszyste cięcie. Szalejąca wichura? Przecież to jest ten. To jest Erka. Okej, okay, a to jest trzecie kół. Okej, dobra. Oko wiatru. Zwiększa szansa na krytyka wszystkich sojuszników. Na dwie tury ma krótki czas regeneracji. Ściana wichru. Zmniejszy trzyma obrażenia o 40%. Zmniejszy obrażenia od pocisków o dodatkowe 20%. 12 punktów przygotowania generuje. Nice. Okej, okay, no to... Elo! One shot! To lubię! Dobra, teraz Illaoi. Co my tu mamy? Zaraza. Zadaje obrażenia, zużywa wszystkie maski, aby uleczyć najbardziej rannego sojusznika. O tyle i dodatkowo o tyle za każdą mackę. No dobra, niech będzie. Najbardziej ranny jest Braum, to muszę zaraz przyda. Lecisz, Illaoi. No to dupło potężnie. Okej, ile ma ładunków wstrząsu? Na sobie 10. To jest 12. Otrzymywanie obrażeń. Okej, no to jeszcze Yasuo. Nie chcę ściany. Chcę na wolnie. No, jeszcze jeden cios od byle kogo tak naprawdę i jest po tydzie. Dobra, może nie jest tak całkiem po typie, no ale to już kończy.
Let's go. I proszę, Yasuo od razu na 7 poziomie, to mi się podoba. Okej, okay, punkt ulepszeń, wstrząsające uderzenie, obrona i niezłomność na 2 poziomie. Mogę już mieć te zdolności. Gadu gadu w takim razie. A więc to prawda. Istoty mgły nacierają na szarą zatokę. Nie musieliśmy długo szukać. A, szybko poszło. Na dodatek walczyliśmy u boku Jonianina. Super! Nie ma za co. A teraz z drogi. Szermierzu, zaczekaj. Twój ruch jest bardzo intrygujący. Te stwory stały mi na drodze. Zmierzasz do Szarej Zatoki? Masz pojęcie, co cię tam czeka? Mam to gdzieś. Muszę kogoś odnaleźć. Może do nas dołączysz? Razem poszukamy twego przyjaciela. Mgła to zupełnie inny rodzaj niebezpieczeństwa. Osoba, której szukasz w Szarej Zatoce, zapewne nie żyje. Pośpiech jest niewskazany. Prawda. Braum doskonale o tym wie. Sam prawie zginął. Kim jest Braum? Braum to ja. A, rozumiem. Więc Braum walczył już z tymi stworami? Tak, niedaleko Wysp Cienia. Było ich mnóstwo, zniszczyły mi łuk. Zamierzam znowu stawić im czoła. Tym razem Braum będzie gotowy. Jeśli te stwory sprawiają kłopoty takiemu wielkoludowi, to może trzymajmy się razem. W takim razie pomogę wam. Chwilowo. Ty pomożesz nam? Twoja pomoc jest mile widziana. Jak cię zwoł? Yasuo. Cek, Yasuo dołącza do drużyny. Obrażenie. Yasuo, Jonianin o wielkiej determinacji, jest zwinnym szermierzem, który używa wiatru, by precyzyjnie i szybko razić swoich wrogów. Kiedy był dumnym młodzieńcem, niesłusznie oskarżono go o zamordowanie swojego mistrza, czytaj starszego Soumy. Jako że nie mógł dowieść swojej niewinności, przyszło mu zabić własnego brata w akcie samoobrony. Teraz poszukuje Arii, tajemniczej wastajanki, którą ma chronić, jest zdeterminowany, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości. Umiejętności w lochu. W ramach umiejętności lochu, w lochu, cięcie tornado Yasuo. To chyba literówka, znowu. Wysyła we wrogów tornada. Wrogowie zranieni przez cięcie tornada otrzymują obrażenia i mają zmniejszoną szybkość w momencie rozpoczęcia walki. Dodatkowo cięcie tornada pozwala Yasuo rozwijać mgłę i aktywować mechanizmy napędzane wiatrem. Nice. Yasuo jest zwinnym i precyzyjnym niczym podmuch... Dobra, nie, tutaj chciałem to na szermierze przebić, ale nie ma nic o szermierzu. Dobra, Yasuo jest zwinny i precyzyjny niczym podmuch wiatru, a także ma większą szansę na trafienie krytyczne, które w jego przypadku zadają jednak mniejsze obrażenia. Czyli tak jak w grze, gdy Yasuo, w sensie tak samo jak w LoLu, o to mi chodzi, bo to jest też gra tak jakby nie ten, jakby tam na to nie patrzeć. Gdy Yasuo trafia krytycznie wroga, kumulują ładunki płynności. Płynność jest zużywana, gdy Yasuo zostaje trafiony, aby zapewnić mu tarczę chroniącą przed obrażeniami. Tak samo jak w LoLu. Nawałnica stali Yasuo zapewnia mu wzmocnienie o tej samej nazwie. Gdy skumulują się 4 ładunki nawałnicy stali, Yasuo może za darmo użyć potężnych umiejętności. Szalejąca wichura i nadchodząca burza. Okej, okay, good to know. Władca wiatru. Spoko, no to co? Cyk w takim razie. Przełączymy się na Yasuo. Od razu go też ulepszymy. Zobaczmy nie tutaj. Okej, umiejętności, no to w sumie też, ale dobra, najpierw Braum. Co tu miałem na oku jeszcze? Dobra, może najpierw zobaczmy tutaj. Zmniejsza liczbę ładunków potrzebnych do aktywacji wstrząsu z 12 do 9. Dodatkowo, okej, dobra, od razu mnie to przekonało. To poszło szybko, dobra, Yasuo w takim razie. Nawałnica zapewnia dodatkowy ładunek, okej, czyli po 2 ładunkach będziemy mieli to samo co w grze na kół. Jedno dodatkowe 5 punktów, nie, zostajemy przy tym. Dodatkowe obrażenia. Osiągnięcie maksymalnej liczby ładunków nawałnicy.
czyli 4, a tutaj po trafieniu krytycznie dostajemy 2, czyli po 2 krytykach. Zwiększa także obrażenie zadane przez kolejną nadchodzącą burzę przelającą wichru 15%. Nice, od razu ulepszamy. Ściana wichru. Jeśli postać zostanie zaatakowana i defiant jest aktywny, szansowana krytyka zwiększa się o 5% na jedną turę, kumuluje się wielokrotnie. Daje 5 punktów przeładowania, ochrona utrzymuje się dodatkową turę, zmniejsza obrażenia na 15%, spoko. Zamaszyste cięcie. Zadaje obrażenia celowi oraz pobliskiemu wrogowi. Dodaje ładunek nawałnicy jak każde trafienie krytyczne. Zwiększa szansę na krytyka o 10%, zwiększa obrażenia każdego ciosu o 4. Trafienie krytyczne dają punkty przeładowania, trafienie krytyczne dają krwawienie, które zadaje 34. Okej, ciekawe. Ale to zostawimy. Super umiejętność. Tu. A, tego nie mogę ulepszyć. Okej. Okay. Dobra, też fair enough, nie? Bo to jest dość silna umiejętność, więc nawet dobrze, że tego się nie da ulepszać. Chociaż kto wie, może jeszcze się nie da. Okej. Okay. Uderza 3 razy zadając obrażeń. Tyle obrażeń, ale łącznie czy każdym ciosem? Zapewnia dodatkowy atak zadając obrażenia za każde trafienie krytyczne. Maksymalnie można otrzymać 4 dodatkowe ataki. Ta umiejętność ma dodatkowo 5% szansy trafienie krytyczne. Zwiększa szansę trafienie krytyczne o 10%. Zwiększa obrażenia każdego czasu o 3 punkty. Dobra. A nadchodząca burza. Zwiększa szansę na krytyka o 10%. Zmniejsza koszt many o 40%. Czyli z 25%. Do 15. Okej. Okay. Myślę, możemy to sobie tak zostawić. I tu, droga wędrowca. Zwiększa moc tarczy, chorujący przed obrażeniami o 3 punkty. Za każdy ładunek płynności zdobywa 20% więcej szansy na trafienie krytyczne z przedmiotów. Okej, okay, zwiększa o... Czyli albo... 10... Dobra, bądźmy może na razie tak. Zobaczymy. Nie, na razie tak. W tą tarczę. Przecież może. Dobra, niech będzie. Nie, to na razie niech zostanie. A jeszcze to właśnie, oko wiatru, tego nie sprawdziłem. Generuje 5 punktów przeładowania, jest uzyskane dodatkowe 5% szansy na trafienie krytyczne ze wzmocnienia. Nie, tego nie potrzebuję. Dobra, tu ulepszmy to w takim razie. Zwiększa szansę na krytyka, czyli 15% szansy na krytyka, albo zwiększenie obrażeń. Niech będzie zwiększona szansa na kryta. No i dobra. To tutaj jest ulepszony, jeszcze tutaj. Wysłużona katana, nie mamy zamiennika, zbroi też nie. Pierścień. Pierścień do rana albo pierścień determinacji, ten pierścień jest gorszy. Okej, okay, no to skoro ten pierścień jest gorszy, to... Czekaj, to nie jest handel, to jest tutaj. Dobra, super, przestań gadać, dziękuję, zamknij się i... Elo. Mówię skrótko, dobra. Pierścień determinacji, sprzedaj. Tutaj nie mam czego kupować, ale chociaż właśnie, czy ja chcę... Nie, bo jak ja odpocznę, no to się znowu te typy pojawią, więc nie, na razie sobie odpuścimy. Okej, normalnie wysyłamy tornado, spoko. No i dobra, no to wchodzimy do szarej zatoki w takim razie. Więc to oznaczyło. Jest szara zatoka. Jaka mgła. Już wiem, skąd ta nazwa. To miejsce. Ten marazm. Pocisz się jak druwask w słońcu. Czuję tutejsze duchy. One gniją. Nie pozwolę na coś takiego. Przywrócimy tutaj ruch. Światło brodatej damy wskaże nam drogę. Tak, oczywiście. Brodata dama, ruch. Co ty się wpakowałeś, Braum? Braum tak nie do końca ogarnia w sumie, o czym mówi Laoi pewnie. Co tu się stało? Rynek powinien być pełen śmiechu i melodii, dochodzącej prosto z kuźni. Nie zawsze tak było. Harrowing. O, pierwszy Harrowing?
zdarza się co kilka lat. Bez ostrzeżenia wyspy węży zostają spowite mgłą. Czarna mgła z wysp cienia przetacza się przez ocean niczym niepowstrzymana fala, nasyłając hordy oszalałych duchów na każdego, kto stanie na jej drodze. Wielcy bohaterowie ciemności gnają ku wybrzeżom Bilgewater. Jest Hecarim? Ostatnie Harrowing miało początek tu, w Szarej Zatoce. Wielu zginęło, a my ze wszystkich sił staraliśmy się nie poddawać. Tamtej nocy wezwałam moc mojej bogini Nagakaburossy i oczyściłam Szarą Zatokę. Mimo to mgła powróciła. A wraz z nią cienie. Coś zachwiało równowagę. Jest tu świątynia. Może w niej znajdziemy odpowiedzi. Okej. Znajdź świątynię Buru w Szarej Zatoce. Gdzie? Ha, serio! Zasłużyliście sobie. Co jest? Głód? No i tak. Dobra, jako że po tej walce to się zresetuje, no to myślę, możemy to na spokojnie zobaczyć. Zobaczmy. Nakłada nam wszystkich sojuszników tarczy chroniących przed obrażeniami, która pochłania tyle obrażeń i usuwa wszystkie osłabienia. Okej. Porogedon. Król Polo wprost z Freljordu przybył. Skubaniec. Dobra, nie ma co przeszkadzać. Elo. Teraz kolejny. Co? Gdzie on tę flaszkę schował? Że może inaczej. Skąd on tę flaszkę wyciągnął? To jest chyba lepsze pytanie. Okej, okay, chwała na... to jest co? To jest chyba to leczenie. To to sprawdzimy od razu. Jeszcze o co tutaj chodzi? Ta fontana musiała być niegdyś piękna, teraz jest jednak w opłakanym stanie. No pewnie kiedyś, czytaj przed Harrowing, może cała ta zatoka była piękna. Teraz to już pewnie większości są po prostu ruiny. Próbujesz ile siły, jak drzwi ani drgną. Zaczynasz nasłuchiwać, jednak z wnętrza domu nie dobiegają żadne dźwięki. No, zdziwiłbym się, gdyby faktycznie nabiegały. Chociaż w sumie... po prostu czarna mgła by sobie pewnie... może próbowała nas zwabić, kto wie. Kurde, nie tutaj. Umiejętności. Ilaoi? Tak, to było to. I zobaczmy. Zwiększa, zobaczmy, 50% czasu stworzenia macki, wydłuża czas rzucania do długiego, ale zwiększa podstawowe leczenie. Ale ja szybkości usuwa dwa osłabienia z celu i zwiększa, albo i zwiększa leczenie. Wydłuża czas rzucania do długiego. Dobra, dajmy sobie to na razie. Tutaj jeszcze jakieś... cztery umiejętności, licząc super umiejętności, ale tutaj cztery są nieznane jeszcze u Ilaoiki, ale nie tylko u niej, bo także u Brauma i u Yasuo. Jestem ciekaw, kiedy to się odblokowuje. Aja! Ktoś znów chce zginąć. Nic nie muszę robić tak naprawdę. Bram się mógł mnie zaatakować, ale ja jeszcze wzmocnię obronę, razem z kolei Ilaoiki i Macki go rozwalą. Teraz! Ucztujmy! I pięknie. O, i super, jeszcze dodatkowe exp, że za tylko wykorzystywanie umiejętności na przeładowanie. Bądź w przypadku Yasuo tylko na te staki. Dobra. Tująca mgła, ale to jest tylko status. Tutaj co mogę, to zabieram.
Dobra, idziemy teraz, idziemy. Tutaj, a mamy iść tutaj. Posiadłość Clario, przesmyk Szmuglera. Wow, sporo tutaj rzeczy. Jestem prawie pewny, że na pewno nie mogę teraz wszystkiego zrobić, nie? Ale zobaczymy jeszcze. Czyli czekaj, idziemy tu. Potem tutaj i tutaj? Może? Zobaczymy. Dobra, tutaj zabieramy, co się kryje. Cyk. Zablokowano drugą stronę, obviously. Aha, czyli dobra, czyli to jest skrót. Czy teraz tutaj nie pójdziemy? Niestety. Dobra, kurde, już tam ognisko widziałem, nie? Ale oczywiście nie ma tak łatwo. Przez to nawet się cieszę, że podleczyłem Brauma, bo jakbym, kurde, podleczył Brauma w walce, a potem bym tam zobaczył to ognisko i bym tam mógł wejść, to bym się troszeczkę zirytował. Bo to jest trochę marnowanie zasobów wtedy, nie? Bo jest to samo na przykład co w Soulsach, nie? Po co... Po co mam zużywać Estusy, skoro mogę dojść do ogniska i się zadało? Spotkacie zwiastunkę prawdy! Pięknie, poleciał wstrząs. I zobaczmy teraz w końcu jego super umiejętność. Uderzenie gromu nie jest to ostatnie tchnienie, co mnie w ogóle też, właśnie to też miałem powiedzieć, bo to jest ikonka z Lola, właśnie Erki od Yasuo, czyli ostatniego tchnienia. Ciekawe, jeśli się pojawi, a prawie na pewno się pojawi, to ciekawe, jaką tutaj będzie miał ikonę. To zobaczmy umiejętność Yasuo. Się nie zestarzeje. Okej, okay, wyglądało zacnie. Nie powiem, że nie. I pięknie. Brown to efekt głupoty. I poważnie, on tu ma pod tym płaszczem jakiś taki chwyt na tę flaszkę? Czy co? Bo dla mnie to jest jedyna możliwość, że on tą flaszkę tak po prostu stamtąd wyciąga. 40 minut prawie, ale można, myślę, jeszcze uciągnąć. Myślę tak, dopóki ogniska jakiegoś nie znajdziemy, to możemy sobie pograć. Najwyżej po prostu kilka walk po prostu wytnę. Hej! A niestety, jakoś to jest RPG, w którym się walczy co chwilę, no to będzie to dość dla mnie nieuniknione. Coś tak ciekawe to wiosło. Triple kill! Uczyłam was w jedyny znany mi sposób. Pięściami! No i ładnie. Oj, cyk, level dla Brauma. Kąsający mróz, drugi level. To sprawdźmy od razu. Co to takiego mu daje? Kąsający mróz... Nie, tarcza. To jest tutaj. Zobacz, zadaje dodatkowo 7 punktów obrażenia, zadaje dodatkowo obrażenie po prostu 4% brakującego zdrowia Brauma, nakłada 3 ładunki wstrząsu, zwiększa siłę odepchnięcia o 100%. Niech nakłada wstrząs póki co. Czekajcie, ja tu mam u niego ustawione, żeby pasywka miała te... Czy tutaj? Czy to ma do 9? Tak, do 9. Czyli super, czyli jak z tego trafię, to od razu praktycznie... Znaczy praktycznie, no dosłownie, 1/3 jest za jednego skilla uzupełniana. A to co? Tajemniczy obiekt emanuje dziwną energią. Otaczające go powietrze brzęczy i wibruje. To uczucie jest niemal hipnotyzujące. Magiczna natura przedmiotu może zostać pojęta samoistnie bez udziału świadomości. Nasyci jeden z twoich przedmiotów wielkomocą, jednak zostanie on tymczasowo utracony, aż nie odszukasz miejsca teleportacji. Ofiaruj broń, ofiaruj pancerz, ofiaruj pierścień. Przyjrzyj się urządzeniu, przyjrzyj się. Gdy przyglądasz się powierzchni artefaktu, jasnym staje się, że rytmiczne pulsowanie energii ma wpływ na otaczającą przedmiot przestrzeń.
Ten przedmiot służy do pewnego rodzaju teleportacji. Okej. Kurde, jakbym miał zapasową, to bym ofiarował, ale wolę nie, więc ofiarujemy pierścień. Pierścień Brama ofiarujemy. Tak. I poszedł. Dobra. Dopóki nie znajdziemy tego znowu, to pierścień zostaje w cudzysłowie stracony. Ale czekaj, czy to jest jakoś... Nie, to nie jest oznaczone, czyli dobra, muszę jednak się dobrze rozglądać. Czyli dobra, tam był taki powiedzmy sekrecik. A może to było tu? Nie, nie było. Dobra. Więc lecimy póki co dalej. 43 minuty już na liczniku. Na razie pusto. Kurde, serio zdążył? Wiatr niesie woń śmierci. Jak jest osłabiony. Jeden szlachmel, ale na szczęście mam tarczę. A Yasuo teraz bardzo ładnie kręci walkę. Przeszycie! Okej, okay, to chyba było takie pełne combo, które można tym wykonać. Wyglądało naprawdę fajnie, ale to naprawdę musi być musi zadawać druzgocące obrażenia, jeśli walnie w jeden cel. Dobra, to możemy otworzyć. Oho, tu możemy chyba poru wysłać, coś mi się wydaje. Talizman złości, pięknie. Sprawdźmy to od razu. Nie tryb inspekcji, tylko ten ekwipunek. O, a nie, to jest na szyję chyba. Tak, i zobaczmy, Yasuo ma naszyjnik z kłów rekina, dodatkowo obrażenie trafienie krytyczne, no to tomu zostawiamy. Chyba, że to ma coś lepszego. Nie, nie ma. Dobra, czyli to możemy dać Bramowi albo Illaoi. Tutaj co to daje? Zwiększa złoto, zwiększa doświadczenie. Czy Braum? Nie, Braum nie ma. Dobra, to bym wyciągnął. Usuń. I to bym dał Braumowi, żeby sobie właśnie szybciej ten level nabijał. Tutaj fizyczna, magiczna i dodatkowe obrażenia, jeszcze trochę wytrzymałości. Tutaj tylko wytrzymałość. Ale okej, no Illaoi sobie nieźle nawet radzi, a Braumowi to się akurat przyda. Pierścień mam Co? Aha, mam lepszy po prostu. Dobra, no to co? Cyk, no i pięknie. Super. Od razu dajemy ten pierścień do tutaj naszego koleżki. Staram się nie wykorzystywać na razie tak całkowicie many, no ale prędzej czy później będę musiał to zrobić. Dobra, tutaj nic nie mam. Dobra. To nawet wygląda na wystarczająco dużą dla poru. Może Braum mógłby coś tu zdziałać. Super. No to cyk. Poślij poro. To tu jakiś save, kurde. Aha, ja nie kieruję, to się automatycznie wykonuje, dobra. Klucz zarządcy portu, świetnie. Dobra, wracamy do Yasuo w takim razie. Dobra, muszę sprawdzić, czy te klucze, tak jak w Soulsach, mają... O, ty, tu jest zaklinanie. Dawaj, dawaj! Zaklinanie to ekwipunku umożliwia nałożenie na jego wielkość stałych wzmocnień. To świetny sposób, żeby zmienić sobie przewagę w walce. Kiedy poznasz recepturę z dziedziny zaklinania, pojawi się ona w tym miejscu. Zaklęcia można nałożyć na broń i pancerz. Dodatkowo przedmioty można poddać infuzji, aby zwiększyć ich rzadkość i podstawowe statystyki. Po wybraniu zaklęcia lub infuzji musisz określić, którą broń lub który pancerz ze swojego ekwipunku chcesz wzmocnić. Oto składnik wymaga nałożenia zaklęcia lub przeprowadzenia infuzji z powodzeniem. Podczas zaklinania możesz dostosować ilość każdego ze składników powyżej lub poniżej wymaganej ilości. Kiedy zmniejszysz ilość składników, zauważ, że wskaźnik szans na powodzenie podnosi się lub spada. Dobra.
Jeżeli próbujesz nałożyć zaklęcia na przedmiot, korzystając z mniejszej ilości składników niż jest to wymagane, zaklinanie może zakończyć się zarówno powodzeniem, jak i porażką. Jeżeli próba zaklinania nie powiedzie się, zachowasz broń pancerz, ale stracisz wykorzystane składniki. Możesz też zachować znacząco zwiększone ilości składników, aby zagwarantować sobie powodzenie zaklinania. Im więcej składników dodasz, tym wyższa będzie gwarantowana rzadkość zaklęcia. Nowe zaklęcia i infuzje zdobędziesz odkrywać w miarę odkrywania świata. Pamiętaj, żeby często wracać i wzmacniać swój sprzęt. Dobra, czekaj, co ja tu mam? Dobra, tutaj nic nie zrobię. Tu mi brakuje nici. Też. O, to mogę zrobić. Zwiększa wartość trafienia krytycznego o 60%. Okej. No, wydaje mi się, że to może być naprawdę użyteczne. Tutaj na przykład. Aha, dobra, ja mogę w ogóle tak to zrobić. Okej, czekaj, to aż chcę sprawdzić. O, łowca magów, coś mi tu ma, co tu mamy. Zwiększa obronę magiczną. Tutaj może zatruć. Tutaj zwiększa wartość kradzieży życia 151 punktów. Kurde, to bym dał Yasuo. Zielone jest... Aha, dobra, nie mogę za same zera tego zrobić. A szkoda. Czyli muszę minimalnie po jednej sztuce mieć, żeby móc nałożyć cokolwiek z tego. Dobra, co tu... Tu mogę na przykład to zrobić. I to zwiększa wartość trafienia krytycznego. Okej. I to. Wybierz przedmiot. I nie chcę uzdrowiciela. Chciałem dać to, na ostrzoną broń. Na katanę. I no. I znowu uzdrowiciel. Dlaczego? Tu, na ostrzoną broń. Na katanę. Okej, okay, i zobaczmy, jak dam wszystko po jeden. Okej, to jest 16, no ale nie chcę 16. Mogę tak wpisać? Nie mogę. No to obniżamy. Ile? 16%. Okej, okay, no tych dwóch nie mam za dużo. Dobra, zanim spróbuję, zapiszę. I będę próbował, aż się uda. Tak, chcę zapisać. Tutaj też. Godzina nie, 52 minuty na liczniku. Ale nie, dopóki nie znajdę jakiegoś ogniska, no to nie zamierzam w ogóle... To nie zamierzam w ogóle... zapisywać gry. Znaczy wróć, kończę odcinka. Bo wolę przy ognisku zakończyć. Czy tam przy punkcie odpoczynku, ale wychodzi na jedno. I dobra, ryzyk czegoś, czy się uda? No niestety. Niewystarczające składniki do udanego połączenia. Dobra, ale to jest 16%, więc... zawsze można spróbować, tak więc... Tyle... To będzie tam, dobra. Ja próbuję, aż się uda. A to dają punkty woli, dobra. Kurde, aż dziwne, że gra tego wprost nie powie. Dobra, czy to jest przed walką z tymi? Nie, na szczęście. No to dobrze. Dobra, no to próbuję, aż się uda. Z tą naostrzoną bronią. Nakatane. Dobra, wiecie co? Finalnie witam się z nami po cięciu, jednak nie będziemy tego wszystkiego zaklinać. No chodź, czekam. A był sam, a nagle ma kumpla? Nawet nie jestem pewien, czy faktycznie mogę tak to... Cieplutko na sercu. O! Okej. A jednak. No, ale to już cię wykończy. Dokładnie. Zawsze u twego boku. Nie brak ci siły, ale brak ci serca. No i ładnie. Okej, widać teraz, że Bramowi idzie to w górę.
Czyli dobra, czy jednak wytrzymałość nie odnosiła się do wytrzymałości punktu tego, co ja mogę, czy wytrzymałości tych, wytrzymałości przedmiotów, tylko chodziło o wytrzymałość, że o statystykę dla bohatera. Obraz wisi krzywo. Przyjrzyj się obrazowi, odwróć. Przyjrzyj się. Majestatyczny statek przecina wzburzone fale, uciekając przed olbrzymim krakenem. Oczy bestii podejrzają za tobą, gdy poruszasz się po pokoju. Odwróć obraz. Z tyłu naskrowano ciąg liter i cyfr. P3L2P. Ostatnia cyfra jest niewyraźna. P3L2P. Okej, okay, to jest pewnie kombinacja do sejfu. Sejf ma obrotowy zamek. Przyjrzyj się zamkowi. Sejf wygląda na zużyty. Szczególnie nadgryzione zęby czasu wydają się umieszczone na środku pokrętło. Cyfry 2, 3 i 5 są najbardziej wytarte. Okej. Okay. P3, L2 i P, czyli najpierw w prawo. O2. Nie! Nie, stop. Spróbuj ponownie. P3, L2, P5, czyli prawo 3, lewo 2 i zaś prawo 5. Co? Jak to nie? Przecież tak, taka była kombinacja, nie? P3, L2. A, czekaj, a może to jest odwrotnie zapisane, czyli... A dobra, czekaj, chyba wiem. Tak. Dobra, jest opcja, że po prostu źle to wpisałem. Dobra, to tak to po prostu zaznaczę. Prawo 3, lewo 2 i zaś prawo... Szedłem w lewo? Nie, dobra. Teraz się zajrzysz na mali. Ok, amulet niebieskiego płomienia. I sobie otwarty. Dobra, tu jest już co było. I zobaczmy w takim razie, co tak jak zdobyliśmy. Czy to jest tak? To jest talizman, dobra. Dodatkowe obrażenia i wytrzymałość. Ok. Wysysacz złota. O, łańcuszek z buryjskiej stali dodatkowo. Dobra, no tego złota aż tak nie potrzebuję, no to możemy to dać i Laoi. No, plus będzie jej dosłownie pasowało, bo to jest naszyjnik jej ludu. Kurde, szkoda, że to nie działa pasywnie. Co? Nie no, daj jej to normalnie. Dobra, czyli to dawało... To i to... No, to jest ząbrek i na to zostaje, co jest. No dobra, let's go w takim razie. Już godzina nagrania. Ale nie ma ni cholery, nie ten. Dopóki nie znajdę... Bez obaw, mam ze sobą poro. Jakiegoś ognicha, to nie skończę tutaj nagrywania. I teraz bram chyba skacze i kończy, tak mi się wydaje. Yeah. Nie brak ci siły, ale brak ci serca. A teraz szkoda, bo liczyłem, że Ilaoka zdąży się podleczyć za Friko. No ale niestety. I pyk, kolejny level dla Yasuo. Nową umiejętność uderzenie wichury i runy odblokowano. Pokaż sam mnie to. Nie tutaj, to będzie... Tam są runy, dobra, ale gdzie to jest? Tutaj. Uderzenie wichury zadaje obrażenia w postaci dwóch trafień, czyli uderza dwa razy za tyle, nakłada zacinający wiatr. Czym jest zacinający wiatr? Chciałbym się dowiedzieć. No tak się nie dowiem raczej. Zadając dodatkowo 7 obrażeń nieuchronnych, punktów obrażeń nieuchronnych, 7 true damage'a, tak będę mówił, będzie szybciej. Za każdym razem, gdy cel zostanie trafiony, efekt utrzymuje się przez 3 tury lub 16 trafień. Okej. Okay. Nice. Naprawdę nice. I co? Zadaje
Za każdy zużyty cień punktu przeładowania 8 dodatkowych obrażeń, albo każda aktywacja zadaje dodatkowo 1 punkt... Ej, to jest zajebiste. Kosztuje 20 many, to kosztuje 15. No, tylko to jest właśnie, to jest bardzo szybkie, a to jest szybkie. Czytaj, to jest pewnie błyskawiczne, jakby to przyrównywać do prędkości z Legends of Runeterra. Dobra, te runy jeszcze chcę zobaczyć. Tak, chcę zobaczyć runy, o co chodzi. Mam jeden odłamek run dla Yasuo. Dobra. Każdy bohater posiada zestaw run, które można aktywować przy użyciu odłamków run. Odłamki można zdobyć przez awansowanie i odbieranie nagród fabularnych. Runy aktywują specjalne atuty, które wpływają na zdolności bojowe danego bohatera. Runy dzielą się na dwie kategorie. Każda z kategorii skupia się na unikalnym stylu gry. Po aktywacji runy z jednej kategorii wzrośnie powiązany z nią poziom maestrii. Po osiągnięciu kluczowych progów odłamków run aktywują się dodatkowe atuty maestrii. Pokażę atuty, dobra. Dobra, to za chwilkę. Deaktywacja runy zwróci wykorzystane przez nią odłamki run do ogólnej puli i dezaktywuje wszystkie dodatkowe atuty maestrii powiązane z tą runą. Nowe runy będą odblokowane wraz z kolejnymi awansami. Zaglądaj tu często, żeby poeksperymentować i specjalizować umiejętności każdego z bohaterów w wybranym kierunku. Dobra, co my tu mamy? Okej, rozumiem, za 3, 6, 9 i 12 punktów, to zobaczmy tutaj. Zwiększa moc o 3 moc ataku, zwiększa obrażenia krytyczne, z szansą na dodanie do paska inicjatywy daru, który zwiększa szansę na krytykę bohaterów w najwyższym szerze o 20%, zwiększa moc ataku o 30%, gdy poziom zdrowia postaci utrzymuje się powyżej 70% maksymalnego punktu zdrowia. Nice, i to jest droga ostrza, droga wiatru. Dobra, a nie, tutaj nie, tu jest atak, tu jest trafienie krytyczne. Tutaj zwiększa szybkość o 6%, szansa dodanie do paska daru, który zwiększa szybkość, przez które na resztę walki, do 3 razy kumulacja, spoko. I zwiększa moc ataku o 4% przy trafieniu krytycznym. Efekt kumuluje się do 6 razy i trwa przez całą walkę. Zajebiste! Jedno i drugie jest super, ale bardziej to mnie przekonuje. Ale zobaczmy jeszcze, co tu jest. Pójście za ciosem daje 10% szansy, że dowolny atak przyzna 20 punktów przeładowania! Nice! Zwiększa moc ataku o 5%. Zwiększa szybkość o 5%. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 5%. Dobra, na razie to. Na razie chcę to. Ej. Ej, ale kurde! Może ja będę w stanie wszystkie na przykład jedno i drugie aktywować? Jeśli tak, to poproszę. Jeśli nie, no to trudno, ale jeśli mogę obie te runy, te ścieżki aktywować, to będzie zajebiście. Przyjęło będzie totalnie OP. Wręcz będzie chyba nie do zabicia, tak na... Dobra, może do zabicia nie, ale przecież on będzie taki obrażenia łoił, że to będzie niepojęte. Okej, okay, tu jest rynek. No kurde, serio jeszcze tym stałem? Wiatr niesie woń śmierci. Burza, czy może... na przykład to? No, z tym może być, zobaczmy, jak to będzie. A okej, czy po prostu ej, chłodnie słowo. Nawet się nie spuciłem. Dobra, i znowu tylko przeładowanie chyba tam było. Także spoci. Coś mamy, także będzie skarb, tak jest, to mi się podoba akurat. Tunika obszyta srebrem. No i proszę, a dokładnie to samo gościu chciał mi sprzedać. I co? Mówiłem, że nie warto? Nie. Umiejętności, ekwipunek, ilaoi, zbroja i zobaczmy. Gniew Krakena zadaje atakującym za każde trafienie bohatera obrażenia. Odnowienie generuje 2 many co turę. No i pięknie. Cyk. Fizyczna obrona i magiczna, tylko troszeczkę mniejsza, ale to jest akurat nieważne. Ale co jest najlepsze? Ma to wbudowaną pasywkę pierścienia do rana, także... mnie się to podoba akurat. Czy ta mgła nie jest coraz bliżej? Patrzcie!
Wyluzuj. Malik mówił, że naszyjnik nas ochroni. Tak. A czy widzisz gdzieś tu Malika? Cii. Słyszałeś? Coś tam się poruszyło. Ej! Nie zostawiaj mnie tutaj! Harde Haki. Stara załoga Gangplanka. Kimkolwiek są, to cud, że przetrwali tak długo. Nie. To nie cud. Dalej. Sprawdźmy to. Harde Haki. Osoba, której szukam, przybyła tu, by ich odnaleźć. To brutale. Twoja przyjaciółka może być w niebezpieczeństwie. Racja. Pospieszmy się. Tam przyjaciel, tu przyjaciółka. Trochę niezgodność dialogowa. O, co jest drugie zadanie? Rozpraw się z bandytami. Dobra. Zobaczmy mapę. Bandyci. Bandyci są tu. A świątynia Buru jest tutaj. A do świątyni raczej zajdziemy na samym końcu, no bo... I tak muszę co? Najpierw przejść tędy, przez to, tu, potem tutaj i potem jakoś tu musimy wejść do posiadłości. Czy... O, a nie, dobra. Bandyci to jest tutaj dookoła, cyk, po czym idziemy tutaj i tu mamy ognicho i stąd idziemy tutaj do tego. No ale nie, dobra, myślę, że teraz pójdziemy do ognicha. Tutaj wrócimy w kolejnym odcinku. Kurde. A, czy jednak niestety nie pójdziemy dalej teraz do ognicha. A szkoda. Otwarte. Oczywiście, że nie. A to jest niestety jedyny punkt odpoczynku, jaki tam był. Więc sorry, ale... Muszę podleczyć drużynę. Grupowego oczyszczenia. Mam grupowego leczenia. Jest mniejszy eliksir grupowego leczenia. Niebieski. Okej. Okay. Dzielimy dwa takie. Dwa takie. Mam taki. Dobra. I to do Brauma. No i super. Wszyscy na full wyleczeni. Sprawdzamy tutaj w takim razie. Twardzona skóra. Dobra, tutaj. Tutaj jest łowisko. Tutaj idziemy dalej. Dobra, sprawdźmy to łowisko najpierw. Pierwszy. Pamiętajcie o rozciąganiu. No i praktycznie nie dostała w ogóle obrażeń z tego. W sensie zostało to... Zawsze kończę zadanie. I to mi się właśnie podoba. Jak najlepiej ogarnieć sobie... ogarnieć sobie koniec. Tutaj też pięknie. O, ile oj, teraz dostanie runę. Świetnie. I spienione fale. Nowa umiejętność. Najpierw runy. Zobaczmy. Zwiększa moc leczenia o 7,5%. Zaczyna walkę z jedną aktywną macką. Zwiększa kradzież życia o 10%. Zwiększa wytrzymałość. Nie, zabierzmy to i zobaczmy. Zmniejsza wytrzymywane obrażenia. Zwiększa wytrzymałość. Dar, który umożliwia bohaterowi, który go otrzyma, nałożenie przeszycia i magicznego przeszycia. I zwiększa otrzymywane leczenie o 30%. A tutaj zwiększa moc ataku o 3%, zwiększa moc leczenia o 8%. Z szansą dodanie do paska inicjatywy daru, który leczy bohaterów na np. 20% maksymalnego zdrowia. Zajebiste. I 3 punkty przypadają każdą akcję. Idziemy w to. I zwiększamy leczenie od razu. Subcio. Teraz umiejętność. Nie, runy, umiejętność. Kurde. Umiejętności. I to jest to. Zadaje
tyle magicznych i lepszej Eloi, przywracając jej 100% zadanych obrażeń. O, i to jest coś, czego mi brakowało. Jakaś umiejętność właśnie, która leczyłaby bardziej. Jeśli cel został podpalony lub magicznie przeszedł, efekt przywraca dodatkowo 21 punktów zdrowia. Okej. Okay. Tutaj przywołuje mackę. Zużywa mackę, aby zadać wszystkim wrogom 11 obrażeń. No, tak sobie. Poszedłbym pod B i pod A, jakbym miał to ulepszać. Ale to dopiero później, jak ilość się zleveluje. To jest łowisko. Oj, proszę, jest to! Super! I od pierścień na tym. Niebieski. Oj. A dobra, weszłem do tego. A kurde, właśnie nie mam wędki ani przynęty. Ale dobra, chociaż zobaczę, o co tu chodzi. Podczas wypraw znajdziesz łowiska podobne do tego. W tych miejscach nie natrafisz na wrogów i nie musisz przejmować się potyczkami. Okej. Okay. Aby zarzucić wędkę, przejdź do skraju wody i rozpocznij łowienie przez interakcji. Po wejściu wyświetli się wskaźnik mocy, który będzie wzrastał i spadał. Wciśnij przycisk interakcji ponownie, aby zarzucić wędkę. To jak daleko sięgniesz, zależy od tego, kiedy wciśniesz przycisk. Kiedy haczyk znajduje się już w wodzie, po prostu poczekaj, aż ryba podpłynie i chwyci przynętę. W razie potrzeby możesz dostosować dłuższe żyłki, wciskając przycisk interakcji, aby powoli przyciągać ją do siebie. Kiedy ryba chwyci przynętę, musisz ją przyciągnąć, wciskając przycisk interakcji i poruszając się w kierunku przeciwnym do ryby. Wiele ryb nie podda się bez walki. Konieczne jest wtedy zmęczenie zdobyczy, aby można było ją z powodzeniem przyciągnąć. Zewnętrzny okrąg wskaźnika wędkowania to wytrzymałość ryby, która będzie spadać, gdy ryba walczy. Wewnętrzny okrąg wskaźnika to siła żyłki, która maleje w miarę twojej walki z rybą. Siła żyłki będzie spadać szybciej, jeżeli ryba nie wyczerpała swojej wytrzymałości. Kluczowe jest zatem zmęczenie zdobyczy, zanim zacznie się ją przyciągać przycisk interakcji. Jeżeli siła żyłki zostanie zupełnie wyczerpana, żyłka pęknie, a ryba ucieknie. Jeżeli uda ci się przyciągnąć rybę do krawędzi wody, zostanie ona złowiona. Po złowieniu poznasz gatunek i rozmiar zdobyczy. Wszelkie zapiski z tym związane znajdziesz w dzienniku wędkarza. Czasami zamiast ryby możesz złowić skarb. Po złapaniu możesz go otworzyć z poziomu ekwipunku, aby wydobyć z niego dodatkowe nagrody. Łów różne gatunki ryb i wymieniaj je u sprzedawcy ryb na czarne korony. Rzadkie i wyjątkowe ryby można znaleźć na każdym z poszczególnych łowisk. Pamiętaj, żeby eksperymentować ze sprzętem wędkarskim, aby wzmocnić siłę żyłki i udoskonalić swoje umiejętności wabienia większych i lepszych ryb. Okej. Okay. Czyli to jest coś dla mnie, mówiąc krótko, na później. Bo póki co nie jestem w stanie nic tu zrobić. Ale już przynajmniej wiem, na czym to mniej więcej będzie polegało. Co mnie się jak najbardziej podoba. I nagrywam ten odcinek prawie półtorej godziny. Nice. No ale pewnie wytnę parę walk. Tyle nie większość. W takich momentach nie dziwi się, czemu Marvel wziął sobie łatwy ten fabularny poziom trudności. No to w sumie robił na tym. Dobra, okej, okay, gadamy czy walka? A może najpierw gadka, potem walka? Proszę, pułapki. Mały człowieczek przebiegł po własnej pułapce, oby nic mu nie było. Miejcie na baczności, może być ich więcej. Okej, okay, czyli trzeba obserwować ziemię, ale widać, że tutaj są, że to jest jakaś pułapka. Sporo rzeczy do przebadania. Chyba tu mieszkali. Jak mogą dalej chodzić po szarej zatoce? Jak przetrwali działanie czarnej mgły? Przytulny pokoi. Wygląda jak pewien dom w Freljordzie. Biegu tędy, chodźmy. Dobra, ale najpierw splądrujemy to miejsce do sucha. Pochodnia jest nierozpalona. Przesuwasz ręką pod pochodnią i znajdujesz coś, co wygląda na przełącznik. Wciśnij. No i cyk, otwieramy sobie dalsze przejścia. Ale cwanie schowane. Oj, świetnie! Dziękuję, gro, naprawdę. Ziarno jest świeże, wystarczy, by wykarmić kilka osób przez tydzień. Nice.
Mapa na stole przedstawia szarą zatokę, rozrysowano ścieżki, a na brzegu spisano kilka uwag. Kilka słów ma widoczne błędy ortograficzne. Jest tylko to? Tak. Dobra, jako że mamy ognicho, to... to tak, ja odpocznę. Jeśli pojawi się rozmowa, to ją wam pokażę. Jeśli nie, to żegnam się z wami. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Zagrajmy w Ruined King. Cześć! Yasuo, usiądź ze mną na chwilę. Skoro nalegasz? Chcę cię poznać. Lepiej walczyć pośród przyjaciół niż wrogów. No cóż, obie opcje mają swoje wady. Ha! Wiem, co cię tu sprowadza, ale może opowiesz o swoim życiu w Ionii. A co tu opowiadać? Zawsze się tułałem. Idę tam, gdzie poprowadzi mnie wiatr. Powiedziałbym więcej, ale robię się od tego spragniony. Pić to ty lubisz. Tego jestem pewna. W ten sposób łatwiej znieść innych. Nawet mnie? Przekonajmy się. Wypijmy za nową przyjaźń. I za upartych obcych. Dobry wieczór, Jasu. Widzę, że polałeś sobie kolejkę. A nawet kilka. Jeszcze parę głębszych i przestanę cię zauważać. Coś cię trapi, bracie? Nie jestem niczyim bratem. Już nie. O, co masz na myśli? Miałem brata. Nazywał się Jone. Co się z nim stało? Zabiłem go. Chcesz pogadać o czymś jeszcze? Braum nie wie, co powiedzieć. Tego jeszcze nie grali. Braum już pójdzie. Możesz zostać, jeśli będziesz cicho. Serio? Pewnie, tylko nie zadawaj pytań. A historię mogę opowiedzieć? Braum. No dobra.